Witam na kanale Telka 24. Ponieważ rozpoczął się okres grzewczy, stwierdziłem, że zamontuję takie smart głowice na grzejnikach, żeby po prostu troszeczkę zaoszczędzić na tym ogrzewaniu, żeby po prostu jak nie mam je w domu lub w pewnych godzinach bez sensu grzało na maksa. Dlatego tutaj mam dla Was taki zestaw startowy. Jest to firmy Netamto, czy jakoś tak to się to wymawia. Tu mamy dwie głowice plus sterownik do tej głowicy, to wszystko jest praktycznie dość szybko się montuje oraz bardzo łatwo się zarządza przez aplikację. Za sekundę pokażę Wam, jak to wygląda zawartość tego opakowania. Jeśli macie jeszcze jakieś mruczenie, to akurat kot mi usiadł na kolanach i nie chce zejść, a nie będę go specjalnie zrzucał. Dobra, pokażę Wam zawartość, jak te głowice wyglądają, następnie jak zdemontować stare głowice, zamontować nowe głowice oraz aplikacja, jak wygląda. Tak się prezentuje zestaw startowy. Mamy tutaj dwie głowice. To akurat widzicie, jest jedna głowica, druga jest zamontowana od jakiegoś czasu w jednym z pokoju. Po prostu sprawdzamy, jak to działa, czy to w ogóle warto Wam pokazywać. Oczywiście urządzenie sterujące. Możemy z tym urządzeniem parować do 20 głowic. Instrukcja obsługi, takie naklejki różnokolorowe, byśmy mogli tutaj sobie nakleić. Oraz, co najważniejsze, adaptery, żeby pasowało do różnych grzejników. Według prezenta może to pasować do 90% kaloryferów. W moim przypadku akurat to bez większego problemu pasowało. Za chwilkę pokażę Wam, jak to w ogóle sparować tą głowicę. Tutaj trzeba najpierw użyć baterię, którą mamy w zestawie. Pamiętajcie, żeby przy wkładaniu baterii zobaczyć, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Tu mi troszeczkę kot przeszkadza, bo usiadł na kolanach, ale nie chce zejść, a nie będę go zrzucał. Tu za chwilkę powinno się pojawić. Zaraz zrobimy aplikację. Aplikację zapieszczam za mnie, jeśli chodzi o sterowanie z tym urządzeniem. Czparowanie to parujemy po prostu przez Bluetooth, a następnie parujemy ze swoją siecią Wi-Fi w mieszkaniu z routerem. Dobrze, muszę podłączyć sterownik do prądu, żebyśmy mogli sparować to z głowicą. To poczekajcie chwilkę. Teraz pokażę, jak to prosto zainstalować, jeśli chodzi o aplikację, jak sparować głowicę z naszym sterownikiem. My tą aplikację ściągamy, musimy tam założyć sobie konto. Wybieramy tutaj urządzenia, tu mamy inteligentny termostat. My mamy akurat pakiet startowy, czyli te dwie głowice z sterownikiem. Mamy tu różne komunikaty, witaj. Trzeba to wszystko włączyć, Bluetooth musi być aktywny oraz tak samo musi być aktywna lokalizacja w telefonie. Ale nie widzicie, nie miałem Bluetooth włączonego. Już włączony mam Bluetooth. Pytanie, jakie mamy dioda nam świeci, na jaki kolor. Klikamy biały. Tutaj w moim przypadku wyszukuję w tej chwili głowicy. Sternika chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, że sternik działa na częstotliwości 2,4 GHz, jeśli chodzi o Wi-Fi. Nie obsługuje 5 GHz. Już w tej chwili się widzę. Znaleźli przez Bluetooth, konfiguracja. Teraz tam znajdzie sieci Wi-Fi. Akurat miałem już wcześniej podaną moja sieć Polkrop. Ona działa na 2,4 GHz. Możemy sobie ją zastąpić lub zachować. To zachowujemy. Jakbyście akurat potrzebowali innej sieci Wi-Fi, to wtedy wybieracie sobie z listy swoją sieć Wi-Fi. Jak tu wcześniej widać, testowałem dwa różne pomieszczenia. Zrobimy sobie nowe pomieszczenie. Nazwiemy je nowe. Utwórz dom. Przekaźnik. Gdzie będzie przekaźnik wstał, w którym pokoju? Utwórz nowe pomieszczenie. I tu, jak możecie zobaczyć, mamy do wyboru różne pomieszczenia. My akurat ustawimy, bo to będzie w dwóch różnych pokojach. Będzie w przedpokoju stał. To korytarz nazywamy i sterownik będzie stał w naszym pomieszczeniu. Tutaj ważna rzecz, że tak jak w tej chwili miałem wcześniej włożone te baterie, trzeba te baterie na chwilkę wyjąć, żeby na nowo zaczęło działać parowanie tych urządzeń, bo już próbowałem też parować właśnie bez, myślałem, że jak włożę raz baterię, to później nie muszę. W tej chwili tu nam się powinno zaraz pojawić komunikat, że będzie szukał.
Jak tu widzicie, takie antenka, że on szuka do parowania. I klikamy dalej w wyszukiwanie głowic. Możemy już tą włożyć. To chwilkę musi nam zająć. Jak tu możecie zauważyć, już się pojawiła głowica numer 1. Akurat w tej chwili nie będę wyszukiwał kolejnych głowic, mam jeszcze tą drugą, wcześniejszą, co zamontowane jest. A to po prostu w tej chwili tego nie muszę pokazywać. Klikamy, że wszystkie głowice są zalogowane. I gdzie ją chcemy zamontować? Wybieramy go. Ta głowica będzie w sypialni, to ją zamontujemy w sypialni. Możemy tą głowicę zmienić, że na przykład sypialnia. Ta głowica w tej chwili już jest skonfigurowana, wystarczy ją tylko zamontować. Teraz będzie kilka dziwnych pytań, czy dziwnych pytań, po prostu żeby wiedzieć, jaki mamy harmonogram, jeśli chodzi o przebywanie w domu, żeby ona się mogła też nas nauczyć. O której wstajesz, o której idziesz spać, to powiedzmy 7:22. Czy przebywasz w ciągu dnia w domu? Powiedzmy nie. Kiedy wychodzę? Powiedzmy między 8:00 a 16:00 i nie ma w domu. Czy wracam do domu na obiad? Wracam do domu na obiad. O której wracam do domu na obiad? Powiedzmy o 15:00 do godziny. W 16:00 będę w domu na obiedzie. Dzisiaj nie mogę wyjść z domu po obiedzie, jeśli ten, dobra. To wychodzę po obiedzie, wychodzę o 17:30, nie będzie. Też nie mogę. Czyli nie wracam do domu na obiad. I będzie. O której staję w weekendy? W weekendy lubię spać troszeczkę dłużej. I dłużej lubię też się położyć spać. W tej chwili głowica próbuje się sama ten skalibrować, ale nie jest to założone, to wtedy wyskoczy błąd kalibracji. Niedzielę przebywam w domu. Jaką lubię temperaturę w ciągu dnia? To jest ciepło lubne, niech będzie 23 stopnie. Dobrze, w tej chwili, jak możecie zauważyć, jest 23 stopnie na głowicy, 23,5 stopnia jest, 24 stopnie jest u mnie w mieszkaniu w tej chwili. Wejdziemy teraz w harmonogram. Jak tu widzicie, ustawił sobie harmonogram, kiedy mnie nie ma, kiedy jestem. I to możecie, wiadomo, ten harmonogram sobie ustawiać, jak dowolnie chcecie. I powiedzmy, mamy tak, tryb nocny, 21 stopni, komfort 23, eko. Czyli kiedy nas nie ma, to on ma ustawione na przykład 16 stopni. Dlatego myślę, że to jest takie, powiedzmy, ekologiczne. Jeżeli po prostu nie ma nas w domu, to po co ma grzać. Możemy zmienić na przykład, żeby ta temperatura była ekologiczna, żeby nie było 16 stopni. Na przykład możemy sobie dowolnie ten też ustawić. Powiedzmy, nie będzie 19 stopni, żeby też mieszkanie za bardzo się nie wychłodziło. I w tej chwili mamy ustawione w nocy 21, w ciągu dnia 23, ekologicznie. Jeszcze możemy dodatkowe też pory dodać. Dobrze, jeśli chcę, spróbuję wam pokazać teraz, bo mamy tutaj wykrzyknik, że głowica nie jest kalibrowana. Może to będzie widać w kamerze. Postaram się, żeby nam się kalibrowało. To jest taki, jak widzicie, nie wiem, dzyndzel. Postaram się wam dać lepszą ostrość. I on będzie zaraz się ruszał. Po prostu widzicie, że w tej chwili się wysuwa. A co tam się dzieje? W tej chwili się też schował. Dobrze, ja idę tam zaraz tą głowicę zamontować w drugim pokoju. I czy będziecie widzieli, jak ja demontuję starą głowicę, to jest bardzo proste. Za pierwszym razem troszkę się bawiłem. Musiałem też zobaczyć właśnie, jak daną głowicę się demontuje. I wybieramy do tego adapter. Ja już wiem, że to będzie ten adapter, bo już go montowałem w jednym pokoju, dlatego będzie mi już o tyle łatwiej. Dobra, jeśli chodzi o aplikacje, instalację, mam nadzieję, że to w miarę wam wyjaśniłem. Oczywiście będę chciał dodać drugą głowicę. Wyszedłem z aplikacji niechcący. Mamy. No i
Jak będziecie dodać drugą głowicę, mam tutaj instalację nowego produktu. Inteligentna głowica, to możemy zainstalować do 20 głowic z jednym sterownikiem. Wtedy znowu klikamy następnie i tak dalej. Dobra. Idę zamontować tą głowicę i ją skalibrować, bo cały czas jest czynnik, że jest źle skalibrowana. I tak jak tu możecie zobaczyć, w tej chwili jest podana temperatura otoczenia, a 23 będzie, które będziemy chcieli zrobić. Dobra, montuję. Teraz zdemontujemy starą głowicę, zamontujemy nową głowicę. Tu musimy wziąć na piątkę, więc według, patrzyłem w różne instrukcje głowic, wszędzie trzeba wziąć na piątkę. Tu jest akurat o tyle prosto, że wystarczy tylko tu przekręcić. I już mamy starą głowicę zdemontowaną. Żeby zamontować nową głowicę, potrzebujemy małego śrubokręta krzyżakowego. Musimy zamontować najpierw adapter. Muszę troszeczkę rozkręcić tą śrubkę. W tej chwili, jak jest zamontowana głowica, kaloryfry i na maksa, jeśli chodzi o ciepło. Możemy ją zamontować jak dowolnie, bo łatwiej było śrubokręt, to będzie od dołu jednak łatwiej. Tu wskoczyło do końca. Teraz trzeba tą śrubkę skręcić na maksa. Przed kamerą się to trudniej robi, bez kamery o wiele łatwiej. Zaczyna troszeczkę już być ciepła ta rura. Musimy na maksa skręcić teraz, bo jak będzie za duże ten kółko, to nam się nie zamontuje głowica. Dobrze, chyba udało się to zamontować. Następnie ustawiamy sobie głowicę. Jeszcze troszeczkę muszę skręcić, bo jeszcze troszeczkę jest za mało. Proponuję to robić przed okresem grzewczym, bo w tej chwili to już się zaczyna troszeczkę ta rura grzać. Jak się udało już dobrze dokręcić, teraz montujemy głowicę. Trzeba to pamiętać, żeby było w miarę równo, żeby niestety tu jest plastikowe, to żeby były te ząbki się ładnie wkręciły. Jak widzicie, to jak się idzie prosto, to ładnie się wkręca. Dobrze, mam już zamontowaną głowicę. Jeszcze troszeczkę. Teraz skalibrujemy aplikację, wchodzimy w zarządzanie moim domem. Wybieramy sypialnię. Mamy kalibruj głowicę. Za chwilkę powinno rozpocząć kalibrację, bo to wiadomo, że to zająć. Nie wiem, że słychać, zaczęło to już tam działać. Jak będzie poprawnie sklepowany, to wykrzyknik tam zniknie. I w tej chwili, jak możecie zobaczyć, już jest głowica skalibrowana. Za chwilkę nam pokażę temperaturę urządzenia na tym oraz temperaturę otoczenia, która jest. Widzimy teraz głowicę w aplikacji, zobaczymy, czy nam pokazuje. W tej chwili nam pokazuje 23 stopnie, które chcemy mieć ustawione, 23 otoczenia. Możemy to oczywiście zmniejszyć, co wiadomo, to chwilkę mu to zajmie. Bo w tej chwili kaloryfer już jest rozgrzany. Nie, dlatego jeśli będziecie wymieniali głowicę, ja proponuję to zrobić przed sezonem grzewczym. W tej chwili pokazuję 22 stopnie, które chcemy mieć, żeby były ustawione w tym miejscu. Wiadomo, żebyśmy tej głowicy też nie zakrywali, ponieważ ten czujnik, który jest wbudowany, jeśli chodzi o ten termometr, będzie nas przekłamywał i też ta nasza głowica nie będzie działała poprawnie. Zanim przejdę do podsumowania, zapomniałem powiedzieć, że oprócz aplikacji, którą mamy tutaj wbudowaną, czy ciągnięto specjalnie do tego urządzenia, ona się nazywa to Energia, możemy też aktywować to wszystko, czy zarządzać z aplikacji Google Home. Wejdziemy w Google Home, to już mam tą aplikację dodaną. Mamy tutaj klimat na górze, lub wchodzimy w urządzenia. Jak tu możecie zobaczyć, mam kilka pomieszczeń, mam salon oraz sypialnię. W sypialni mam telewizor oraz głowicę dodaną. Jak tu wchodzę w tą głowicę, też mogę automatycznie ustawić temperaturę, jaką chcę, żeby była w danym pomieszczeniu. Według mnie to jest bardzo proste, wręcz banalne, jeśli chodzi o
ustawianie. W tej chwili pokazuje, że mam 24 stopnie, czyli ta czarna kropka. A chcę to wszystko zbić do 21,5. Dlatego jak się to nagrzało, jak wiem, podczas montażu tej głowicy kaloryfer był przez chwilę rozkręcony na maksa. Dość gorący był. Dlatego mówię, najlepiej te jakieś głowice kupić przed sezonem, jak się żeby je montować. Ale też możecie podczas sezonu, tylko trzeba to w miarę robić szybko, żeby nie nagrzał się kaloryfer. Dobrze, przejdziemy może do podsumowania. Mam nadzieję, że z tymi głowicami ogólnie będę teraz oszczędzał, bo ja zazwyczaj ustawiam tak, że kaloryfer był praktycznie ustawiony cały czas na czwórkę lub trójkę. Wiadomo, że go przed snem nie skręcałem, żeby było mi w nocy chłodniej, albo jak wychodziłem do pracy, też wiadomo, że nie obniżałem tego temperatury na kaloryferach, bo człowiek wie, że jest leniwy, a tak mogę w każdej chwili sobie zdalnie to zarządzać lub ustawić grafik, tak jak widzieliście, to możemy ten grafik dowolnie go ustawiać. Według mnie to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli byście chcieli, żebym bardziej taki powiedzmy smart home rozwijał z tą firmą, lub jakąkolwiek inną firmą, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, to by było na tyle. Trzymajcie się.